Daję taki przykład nieraz. Jak się palą świece na ołtarzu w czasie mszy świętej i świeca zaczyna przygasać. I już tak nieraz jak kopią szpilki. Wychodzi siostra zakonna, czy pan kościelny, ze szpilką i zaczynają ratować płomyk. Wszyscy ludzie patrzą się, czy uda mu się, czy nie. Ksiądz jest przegrany wtedy. Mógł w zasadzie przerwać kazanie. Nikt się nie słucha go. I tak. Jest za płom. Udało się. To jest nasza robota. Nasza księży robota i wasza robota. Wziąć bandziora z Bira, ja tu się przesadzam, i znaleźć w nim tą iskierkę. Mój kolega ksiądz opowiadał, że wychował się na Pradze, w okolicach grożących śmiercią lub kalectwem. I miał kolegę, Władka. Razem się bawili w piaskownicy, razem grali w kapsle, razem bawili się w wojnę, ale potem ich drogi się rozeszły. Mój kolega został ministrantem, Władek trafił do poprawczaka. Mój kolega został księdzem, Władek poszedł do więzienia. Mój kolega był już parę lat księdzem, Władek był już recydywistą, alkoholikiem. I był naprawdę tak groźny, że ludzie przechodzili na drugą stronę ulicy, jak on szedł. Jak Władek siadał do windy, to wszyscy piechotą szli na ostatnie piętro. I kiedyś matka tego Władzia przyszła do tego mojego kumpla i mówi: księże Bogusławie, Władek jest w szpitalu, umiera. Ksiądz długo odwiedził. Proszę pani, gdzie on w tym szpitalu? Już dzisiaj zaraz po obiedzie pójdę. I mówi, wsiadł w samochód, pojechał, patrz, leży Władek, cały żółty, już tam wątroba nie pracuje, pod jakąś kropluwą. Ale się ucieszył, Boguś, ty do mnie przyszedłeś? O, mówi, słuchaj, jak ta pielęgniarka wyjdzie, to ci coś pokaże, co mam pod poduszką. Mój kolega, święty ksiądz, ale mówi, przyznam ci szczerze, pomyślałem, że albo mi pokaże pół litra, albo mi pokaże papierosy, że coś tu kiwa ten personel. Jak pielęgniarka wyszła, Władek wyciągnął spod poduszki książeczkę do nabożeństwa i mówi, wiesz Boguś, tak po warszawsku, matka mnie to przyniosła, ja sobie to czytam. Ty wiesz, że to ciekawe jest? Potem się Władek wyspowiadał, przyjął komunię i umarł. Ale ilu z nas, widząc go na ulicy, powiedziałby, kurczę, ręce im poobcinać, do kamieniołomów ich zesłać. I całe życie polega na tym, żeby odsłaniać w człowieku, którego kocham, a kochać mamy wszystkich, to dobro. Największą sztuką jest wydobyć dobro. No, jeden z największych majstersztyków Pana Jezusa to był łotr na krzyżu. Jeszcze go złapał, jeszcze go do nieba wciągnął. Zamieniać złoto, bo nie, że ja czy zgaszę.